otwieramy dzisiaj miejskie dożynki Kantorowice 2012. To święto to szacunek dla dziedzictwa historycznego obszarów wiejskich, którego potencjał społeczny, obrzędowość w znaczący sposób wpływają na życie Krakowa. Panie prezydencie, proszę o przyjęcie chleba i dzielenie się nim w urzędzie miasta, tak mieszkańcy Kantorowy dzielą się z panem. Te działania traktujemy jako kontynuację tradycji, która jest głęboko zakorzeniona w społeczeństwie, czego najlepszym dowodem jest to, że oprócz dożynek miejskich na terenie dzielnicy 17 są również organizowane dożynki dzielnicowe, w którym biorą udział poszczególne osiedla i każde za punkt honoru i ambicje poczytuje sobie zorganizowanie tego typu imprezy. Wzór jest tradycyjny tego wieńca, zrobiony z metalowej konstrukcji na podstumencie. Zboże zbieraliśmy bardzo przy czasie, bo żeby zdążyć wysuszyć i posortować i ładnie zrobić bukieciki i później, żeby było dobrze to wszystko nawijać na te właśnie pręty metalowe. Angażują się całe społeczności lokalne, ale też myślę, że to jest jako folklor bardzo ciekawe wydarzenie dla turystów, którzy przyjeżdżają do Krakowa, żeby zobaczyć, jak to się właśnie w tym mieście odbywa. Prezes Małopolskiego Związku Piłki Nożnej uroczyście wręczy puchar kapitanowi hutnika Michałowi Nawrotowi za awans do trzeciej ligi. Na pewno trzecia liga różni się od czwartej i na pewno frycowe będziemy musieli zebrać. Drużyna nie wzmocniła się, bardzo też się nie osłabiła. Właściwie było tylko dwóch zawodników, ale praktycznie taka sama ilość doszła, więc właściwie nie ma zbyt dużej różnicy kadrowej w porównaniu z rundą wiosenną zeszłego sezonu. Hutnik gra na pewno ambitnie, ofensywnie. Zaina wygrywał bardzo optymistycznie, bardzo wysoka wygrana, aż 8-0 z drużyną Szczeniawy Nowy Wiśnisz spowodowała, że nastroje wśród kibiców były bardzo szampańskie i jakby lepszego debiutu w trzeciej lidze Hutnik nie mógł sobie wymarzyć. Mamy stworzone sektory rodzinne, mamy stworzone sektory dla kibiców, którzy żywiołowo dopingują, a więc każdy znajdzie dla siebie miejsce, gdzie będzie czuł się dobrze, bezpiecznie. Dzięki temu, że mogliśmy zaoferować jako Kraków Anglikom stadion Hutnika, mamy piękny, zmodernizowany obiekt, który mógłby nawet równać się z klubami ekstraklasy. Mówimy tutaj o szatniach, które są na bardzo wysokim poziomie i mówimy o murawie. I w tej chwili zespół Hutnika, który rozgrywa swoje trzecioligowe mecze na tym obiekcie, może zauważyć, że standard tego obiektu jest bardzo wysoki i zresztą podkreślają to wszyscy trenerzy i zawodnicy drużyn przyjezdnych, dla których jest to nobilitacją grać na tak pięknym, zmodernizowanym stadionie i mieć jakby informację, że tutaj jeszcze kilkadziesiąt dni temu trenowali reprezentanci Anglii. No wiadomo, że kluby, które tutaj przyjeżdżają, czują, że jest to najlepszy obiekt. Większość tych zawodników nigdy nie grała na lepszych stadionach, w lepszej scenerii, przy takiej ilości kibiców, przy takim dopingu. Chcemy szokować pozytywnie, dlatego promujemy imprezę
naszą Nowochódzką, między innymi z Norwidem, Ośrodkiem Kultura Norwida i z 20 kilkoma innymi partnerami Muzeum Rozproszonego, akcję Zajrzyj do Huty. Za 3 tygodnie będzie można wstąpić do Nowej Huty, zwiedzić różne miejsca, nie do końca odwiedzane na co dzień z profesjonalnymi przewodnikami. A dzisiaj w Barbakanie chcemy zaszokować, że Nowa Huta to naprawdę świetna, fajna dzielnica, która zasługuje na to, żeby być między innymi prezentowana w Barbakanie. Tutaj mogą Państwo zobaczyć to, co jest najlepsze w Nowej Hucie. Między innymi ośrodki kultury, Młodzieżowy Dom Kultury, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Muzeum PRL-u i oczywiście stowarzyszenia. Stowarzyszenie Przyjaciół Nowej Huty, Stowarzyszenie Przyjaciół Łuczanowic i wiele, wiele innych, którzy za 3 tygodnie zaproszą Państwa do siebie, do swoich małych ojczyzn w Nowej Hucie. Proszę Państwa, będzie konkurs wiedzy o Nowej Hucie, czyli gdzie jest Tajwan i będzie to dla dorosłych. Co to za budynek? Jak nazywa się ten budynek? Wszystkie te zdjęcia wykonał Henryk Hermanowicz około 50 lat temu na terenie Nowej Huty. Proszę o następne zdjęcie numer 9. Ten młody nowochucianin bądź młoda nowochucianka, ciężko poznać, uśmiecha się do Państwa z pewnego osiedla. Jak nazywa się to osiedle?